Ty idziesz, czy ty nie idziesz? Idę, no poczekaj. No to chodź. Poczekaj na swoją wybrankę. Całe życie czekam na swoją wybrankę, a przychodzisz ty. Jedziemy do Eli, tak? Tak, jedziemy. Ale to tramwajem czy autobusem? Autobusem. A ja mam na tramwaj bilet. Człowieku, masz miesięczny, to jest na to a i może na to. Tramwaj chcesz użyć? Ty zawsze musisz mieć przeciwnie? Zbyszek. Coś, ty co? Zbyszek. Co, ty, gdzie, co? Zbyszek, to przeciwnie. Hej, hej, hej! A, to Zbyszek! No, Zbyszek! Cześć, Zbyszek! No, witaj, Zbyszek! Cześć, Zbyszek! No, co u ciebie? No, jak leci? Dziękuję. Dobrze. A to super. To świetnie. No to mówię, że super. No. Bardzo fajnie, że się widzimy, no. Wiesz? Ale, że się widzimy. No to mu mówię, że się widzimy, bo tak. Mamy do ciebie taki, wiesz, interes mały, no, nie? Ty zawsze o sobie, mały interes. No. Nie, bardziej sprawę. No to sprawę mamy, no. Tak, a o co tak. A już chcielibyśmy, mówię, ja mu powiem. No. Nie, mamy, chcielibyśmy, posłuchaj, ja mu powiem. Chcieliby... Mamy zaproszenie. Tak, do no chcielibyśmy cię zaprosić. Tak, no. Ale na co? Na rocznicę ślubu, co się tak wahasz? Wtedy się wahałem, teraz się nie waham, no. A kiedy jest ta rocznica? Za tydzień. Piątego. No to za tydzień jest piąty chyba. Lepiej mówić piątego, jak powiesz za to tydzień. To sobie przeliczy za tydzień, nie, bo nie jest chyba prawda? Głupi. Nie tak, wiedzą, dobra. No. Jakby co masz, tu piszę. Jest napisane, się mówi. Ważne, jak się pisze, nie jak się mówi. Słuchajcie, przepraszam, bo troszkę ciężko się z wami rozmawia, bo mówicie oboje naraz, tak? No. No słyszysz? No przymknij się, no. To ty się przymknij. No, to jest mój znajomy. Ale ja go pierwsza zobaczyłam. A ja go pierwszy poznałem. Ja pierwsza powiedziałam, ty patrz, jakiegoś podobny do Zbyszka. A ja pierwszy powiedziałem, patrz, to Zbyszek, cześć Zbyszek. No. Dzięki w ogóle za to. Sobie sprawdzę, czy mam. O, się sprawdź. No, tak, i ten. Sprawdź, no. A właśnie, słuchajcie, tak przy okazji. No. A wy nie wiecie, co u Eli? Kurde, właśnie mieliśmy do niej jechać. Posłuchaj. Nie. Tak? Stop. Znowu będziecie naraz. No gdzie naraz? Nie, no co wiecie, stop, Zbyszek, popatrz na nas. A dobra, spójrz. Czyli spójrz. I proszę ciebie, wybierz. Zadecyduj. Kto ma mówić? No. Ty mów, Andrzej. Haha, ja mów, Andrzej. No i co? Zatkało, kakao? Nie zatyka, bo nie ma patyka. No i taki jest poziom rozmowy z nią, rozumiesz? Całe życie. To iść do fabryki, gdzie robią patyki. Kurde. Dobra, ja ci opowiem. Ja, gdzie ty nie, ale ja opowiem. Przecież ja opowiem. A dlaczego ty? Bo mnie wybrał. Ale ty nie umiesz opowiadać. Ale uczciwe zawody. Źle robisz, jak on opowiada, to nigdy nie jest śmieszne. Bo to nie jest śmieszne. Jest, nie jest. Trzeba człowieku umieć opowiadać. No i ja umiem. Dobra, to nie wybrał. Ważne. Słuchaj, no. Niech opowie byle jak, ja i tak no. Się spieszę. No właśnie, no. Posłuchaj. Źle robisz. Zaczęło się od... Będziesz tego żałował. Ela miała wypadek. Wypadek? Tak. Wypadek nie, miała. Nie, ja nie miała żadnego wypadku, nie przynajmniej smuczkę. Nie od tego się to wszystko wypadek zaczyna. Wypadek, ale żyje? Żyje. Już to ja miałem mówić, ja mówię. No to mów, że żyje. No to teraz mów, że żyje. Żyje Zbyszek. Ale jest potłuczona. Dobra, dosyć tego, słuchaj, stań tam. Odejdź 5 kroków, mnie wybrał, ja opowiadam. Odejdź tam 5 kroków, umiesz policzyć do 5. A żebyś wiedział, że odejdę, no bo to mam dobrze. Na to ochotę. O, jak się wspaniale złożyło, rozumiem? Ma ochotę, no to dobrze, to postój tam. Zaczęło się od tego, że siostra Eli... Aldona, stój tam! Ona rozwiodła się ze swoim mężem, z takim murarzem. Głupi taki był. Jest się... to wiadomo, że no murarz to głupi. No. Wiadomo, ale ja to mówię, stój tam! I ona jechała samochodem przez miasto do pracy. Do szkoły po córkę jechała, a nie do żadnej pracy ośle jeden. To wszystko jedno! No jak wszystko jedno? Wszystko jedno! No nie ma się trzęsę, tak jak słyszę takie głupoty, że ja do pracy, ona do szkoły jechała! Jakbyś miał zastrzyk, to byśmy jej zrobili, wiesz? Może by to coś pomogło. Stój tam. I ona miała takiego starego Fiata po prostu. Poczekaj, ten samochód jej się Forda. Samochód jej się zepsuł. Popsuł się całkiem, słuchaj. Oj, teraz ona ci no. Wytłumaczyła, na czym polega, jak się samochód że jechać. No. Zapisz sobie, stoi i nie jedzie. Ja miała takiego starego Fiata i się popsuł. Forda! No Fiata! No. Forda miała! Fiat Ford! Co za różnica? Fiat to nie Ford, a Ford to nie Fiat. Taka. A gdzie to było? W Warszawie. Na Wojska Polskiego. Na rogu Wojska Polskiego i śmiałej. A nie na Wojska Polskiego bez rogu żadnego. Wojska Polskiego jest długa. Jak już tak się wyrywałeś, żeby opowiadać, to rób to jakoś konkretniej może. No i tak se żyjemy, Zbyszek. Na rogu Wojska Polskiego i śmiałej. Tak? Stoi zepsuty Fiat. Ford. Kurwa Ford. Multipla.
zresztą. Port Multipla. Stał na Wojska Polskiego. Coś takiego skonstruowali, postawili tam. Się nie dziwię, że to nie jechało. Mondeo to był, Fort Mondeo. Zapamiętaj sobie, zielony taki, Fort Mondeo. Nie, bardziej oliwkowy. Oliwkowy, rozumiesz, z konkretów 150 tysięcy przebiegu, 170, 2.0 TDI, proszę cię, wiesz tam, 163 konie, do wymiany, przednie drzwi obtarte, klocki z przodu do wymiany. Tarcze, tarcze też do wymiany, w każdym razie stoi i nie jedzie. Słuchaj, ale w ogóle nie jechał. Nie, kurwa, trochę jechał, trochę nie jechał. Stał i się wahał. Multipla, nie wiem, co zrobię. Co zrobię? Pojadę czy nie pojadę? Jakiś chory człowiek. Kurwa. I ona wtedy zadzwoniła do Eli, rozumiesz? To nie tak było! A jak było? To Ela do niej. To Ela do niej zadzwoniła. No widzisz? Jak tak dalej pójdzie, to koniec, w ogóle nie będziesz. To Ela do niej zadzwoniła. Zadzwoniła, czy tamta jej nie pociągnie. No i nie, tyle, no. Scholuje się, mówi, nie, jej nie pociągnie. Zboczeniec stary. Ludzie, no! Tamta przyjechała i podczepiła linę pod samochód Aldony. No. Tak, i teraz będzie najlepsze, jak nie schrzani. No mów. No i... No ją holuje, no. Schrzanił. Co schrzanił, no? Schrzanił, ale jak? Co schrzanił? Holuje ją, ale Aldona wsiadła do Eli samochodu. To kurwa, to później to miałem powiedzieć, przecież... W tym miejscu trzeba było. Posłuchaj, one wsiadły razem do tego samochodu z przodu, bo Ela powiedziała, co będzie jechać z tym z tyłu, jak ten z tyłu jest popsuty. I wsiadła razem z tyłu. I wsiadła. Jechały we dwie, tym z przodu, a tym z tyłu na linie nikt nie jechał, wiesz. Bo Ela powiedziała, że co będzie jechać z tym z tyłu, jak on jest popsuty, nie? Ty mnie nagrywasz i odtwarzasz, tak? I wszystko było dobrze do pierwszego zakrętu, wiesz? No, bo one w lewo, a ten samochód za nimi prosto. Tak, bo się debil nie domyślił pusty, że trzeba skręcić. I do rowu wjechał. Nie, wciągnął za sobą. Do rowu też. Tak. No, nieźle. Źle ci to powiedział. Co mu źle powiedział, no? Źle. Dlaczego źle? Powinien się śmiać, aż ty tylko... Co ty jesteś, kurwa, sowa? Śmiej się, no. Słuchaj, policjant jak przyjechał, no, to się strasznie śmiał. Ale to strasznie, bo to widział. A. Jak ty byś mu to opowiedział, to się w ogóle nie śmiał. Jeszcze bardziej by się śmiał. To... Nie, już sam, słuchajcie, tak, kochani, no szczerze. To bardzo fajna historia. Fajna, no. Fajna, tylko źle opowiedziana. Co zrobisz, no? Ja mówiłam, że tak będzie. Jeszcze raz ci opowiem, Zbyszek. Nie, słuchajcie, kochani, dziękuję, mam tutaj termin, ja sobie to wszystko sprawdzę. Tak, i zadzwonię. Zadzwonię. Zadzwoń, kochany, w wolnej chwili, no, zadzwoń. Nie, zajęty. Ja nie będę miał czasu, to bierz telefon, dzwoń. Ty jesteś jakiś chory człowiek. Ty się powinieneś leczyć. Ja nie wiem, jak ja z takim chorym osobnikiem 25 lat przeżyłam. Od kiedy ty to liczysz, powiedz? Od ślubu. Nie mów w siebie tego obrzydliwego słowa. Przecież my jesteśmy zupełnie inni. No dobra, do Elki. Dobra, jedziemy do Elki. Tak. Poczekaj, tak. Tylko trzeba ten tramwaj, to nieważne. Opowiemy jej, że spotkaliśmy Zbyszka. Dobra, no, ale to... ja opowiadam. Nie, no ja opowiadam, no jak ty? No to idź sam. Chodź ze mną. Nie, po co? Chodź ze... Ale po co? Jak się pomylę, to mnie poprawisz. No dobra. Zawsze się mylę.